A z cyklu Moje ulubione miejsca zaprowadziłem Was dzisiaj na Marienstadt. Marienstadt, bardzo znane miejsce chociażby z piosenek, z filmów, które mówiło o odbudowie Warszawy, które były wtedy filmami propagandowymi, ale nie da się ukryć, że Warszawę odbudowano w sposób rewelacyjny, wspaniały, cały kraj odbudowywał Warszawę i gdyby nie ten głupi czas i głupi ustrój, to chyba byłby to jeden z większych osiągnięć narodowych, czyli że potrafiono z kompletnych ruin podnieść miasto do góry, odbudować je w sposób bardzo piękny, wspaniały. Takim przykładem przytulności, czegoś bardzo ładnego, był zawsze Marienstadt. Jest z boku, a więc zupełnie dalej od tego miejsca spacerowego, czyli krakowskie przedmieście, Plac Zamkowy, Stare Miasto. Tak jak ze Starego Miasta się już prawie nie dochodzi na Nowe Miasto, też was tam zaprowadzę, bo jest to przepiękne miejsce. To tak samo Marienstadt. Po dzień dzisiejszy pozostaje troszeczkę z boku, ale przez to ma swój ogromny urok. Zwłaszcza rano, kiedy się tu przyjdzie na spacerek, to można spotkać tylko mieszkańców, można spotkać kilku wędrowców, a oprócz tego przepiękne kamieniczki, rewelacyjnie wkomponowane w całość. I jeszcze jedna rzecz. Dla mnie Marienstadt był niezwykle ważnym etapem mojego życia, ponieważ na Marienstadcie, na rynku na Marienstadcie odbywały się pierwsze pchletargi, które zorganizował wtedy Ekspres Wieczorny. Było to bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, ale to właśnie tutaj, dzięki temu, że można było poszaleć, że można było wymienić tak bardziej niż sprzedawać i zarabiać pieniądze na rzeczach przedziwnych, ukształtować swoją taką wizję, że rozmawia się z ludźmi napotkanymi przypadkowo, że coś im się proponuje, że nawiązuje się wszelkiego rodzaju kontakty, a dla mnie niezwykle ważne, bo muzyczne. A więc teraz zobaczcie, jak pięknie toczy się ulica Marienstadt. Dojdziemy do rynku, a na rynku opowiem Wam wszystko o mojej pasji do muzyki, o muzyce rock'n'rollowej i o tym, jak trzeba zrobić, żeby płyta ebonitowa wyglądała jak nowa. Czyli mówimy o lekkim oszustwie. Był rok 1972, może 1973, bardzo dawno temu. I pamiętam, jak z kolegami przeczytaliśmy w gazecie Ekspres Wieczorny ogłoszenie, że na Marienstadcie organizujemy pierwszy w Warszawie pchlitarg. Dwa słowa o gazecie, która wtedy była niezwykle popularną, codzienną gazetą. Można było tam przeczytać różne krótkie wiadomości. Nie była to gazeta o takim zabarwieniu politycznym, ale gazeta, która mówiła o tym, co się dzieje obok, oczywiście w wymiarze tamtych czasów. Informacja była bardzo dla nas ważna, ponieważ pokazywała, że będzie jakiś happening. Nawet nie znaliśmy tego słowa, ale wiedzieliśmy, że coś się wydarzy i że można przyjść i można samemu tam zafunkcjonować. Dziennikarze, którzy dawali ten anons, pisali, że chcą wskrzesić tego ducha Warszawy handlującej, Warszawy takiego kulturalnego jakby bazaru, nie bazaru, gdzie kupujemy kartofle i warzywa, ale miejsca, gdzie handlujemy starociami. To był pierwszy moment dla otwarcia się później na dużą skalę takich wielkich bazarów, jak chociażby Bazar Europa, który był na stadionie dziesięciolecia. Wzięliśmy dużo różnych przedziwnych rzeczy. Ogłoszono to na niedzielę. Pamiętam, chyba była wiosna. Jakoś to było tak, bo było ciepło. I okazało się, że tutaj na Marienstadcie pojawiło się mnóstwo ludzi. Ekspres Wieczorny zorganizował to jako jednorazowa akcja. Co ja miałem ze sobą? Miałem własnoręcznie malowane obrazki. Mieliśmy zepsutą maszynę do szycia, zepsutą maszynę do pisania. Wyraźnie mówiono, że chodzi o pewne bibeloty, starocie. Ludzi było mnóstwo, a my zaczęliśmy tym handlować. Ja wtedy krzyczałem, zachwalałem. Naprawdę już wokół mnie był wianuszek ludzi, który był zaciekawiony, co ja robię, o co w tym wszystkim chodzi. Chcieliśmy, żeby było bardzo śmiesznie i było śmiesznie. Ale kiedy później na końcu policzyliśmy pieniądze, to okazało się, że mamy w kieszeni ówczesnych kilkaset, a może już nawet ponad 1000 złotych. Nie liczyliśmy na takie pieniądze. To były naprawdę ogromne pieniądze i poszliśmy, pamiętam, gdzieś do jakiejś kawiarni, żeby posiedzieć. Najpierw chcieliśmy te pieniądze podzielić, a później po prostu za te pieniądze wszyscy razem się zabawiliśmy. Ale okazało się, że miejsce chwyciło. A więc tydzień później, już bez Ekspresu Wieczornego, ludzie zaczęli przychodzić z różnymi rzeczami tutaj, rozstawiać się i nimi handlować. Okazało się, że potem
po kilku miesiącach ukonstytuował się trochę na dziko w Klitar. Mieszkańcy zaczęli narzekać, bo wszyscy tutaj szukali toalet, których nie było. A więc tu był pierwszy problem, ale ukonstytuowało się to w ten sposób, że w tym miejscu, o tutaj gdzie siedzę, targowało się, sprzedawało się płyty. Ja nawet w to bardzo mocno wszedłem, a więc tutaj sprzedawałem rock'n'rollowe płyty. Wszystkie najnowsze płyty można było tutaj zdobyć, można tutaj było kupić, można było zamienić lub sprzedać. Tutaj się wędrowało, łaziło, pokazywało się swoje nowości i cieszyło się to ogromnym zainteresowaniem. Tam były antyki, tam później się pokazały już takie towary powszechnego użytku, rzadko zdobywane, jak opony, jak różne zdobycze, które chcieliśmy mieć, a nie mogliśmy kupić w sklepie. I tutaj handlując płytami, miałem mnóstwo znajomych i zdarzało się, że płytę trzeba było sprzedać na tak zwany pokaz. Co tam masz? Zeppelinów. Który? Drugi. Pokaż. I się oglądało. Tak, siak, owak. Po dziurce było widać, czy papierek jest trochę nadużyty, a więc czy płyta mocno używana. Następnym etapem to było patrzenie na porysowanie. Czy płyta jest porysowana, czy też nie. Co się robiło? Pastowało się płyty. Czarną pastą do butów pastowało. Delikatnie szmateczką przecierało się to, żeby to wyrównać. I następnie wszystkie rowki były pastą wypełnione. Płytka wyglądała tak, tak, tak. Daj do ręki jak kupisz. Popatrz, tak, popatrz, tak, popatrz. Gra dobrze? Rewelacyjnie. Chowaliśmy płytkę i w ten sposób się zamieniliśmy albo sprzedawaliśmy. Lekko oszukiwaliśmy, ale takie same płyty my też kupowaliśmy. Dzięki temu poznałem całą rockową czołówkę całego świata, która w latach 70. grała, tworzyła, bo płyty były wszystkie. I na koniec tylko powiem, że niechcący także straciłem absolutny bibelot, płytę bibelot. John Lennon i Yoko Ono wydali płytę, która jest w dyskografii Johna Lennona. Płyta bardzo rzadka, płyta, którą już teraz można tylko znaleźć u kolekcjonerów. Płyta bardzo eksperymentalna, a więc na przykład było nagranie Radio Play. Polegało na tym, że przez całe 4 minuty zium, 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 zium. Takie przeskakiwanie po fali. Było też bicie serca małego Juliana Lennona, a więc bum, 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 bum. No płyta absolutnie nie do słuchania. I pamiętam, że z tą płytą się tutaj pokazałem, a ktoś miał pod pachą chyba Genesis. Zamieniamy się? Możemy. Co to za płyta? Lennona. A jaka? Super. Ale jaka muza? Stary. Eksperymentalna, ale super. Ale słuchałeś? Parę razy. Bo jest jak nowa. I mówisz, że kręci. I to jak? Zamieniłem płytę, potem pamiętam, że chyba przez 3 tygodnie nie przychodziłem. Teraz bym za tą płytę naprawdę dał dużo, bo to jest kolekcjonerska płyta. Taki był mój epizod tutaj. Sprzedawaliśmy tu kożuchy, sprzedawaliśmy różne rzeczy. Chcieliśmy się trochę utrzymać nawet handlując, a potem nagle to zamknięto, przeniesiono na stadion Skry. Ze stadionu Skry przeniesiono to na stadion dziesięciolecia, gdzie już nie miało to nic wspólnego z szaleństwem, zabawą i z szukaniem takiego rodzinnego, rodzimego, warszawskiego klimatu po tym, jak komuna pozamykała wszystko, bo przed wojną był słynny Kiercelak. Ale Marienstadt tak mi został zapamiętany. Przepiękne miejsce, które teraz spójrzcie, jakie są cudownie poukładane te domki, jak domki z bajki, zegary, uliczki, zieleń i ta fontanna, która już wtedy była, ale była wtedy nieczynna. W jednej ze swoich książek wspomniałem siedzenie za świętą Anną. Święta Anna za mną, a to właśnie było tutaj. Te drzewa były wtedy dużo, dużo, dużo niższe i zawsze się tutaj przychodziło w sobotę, no nie zawsze, ale przez długie moje młodzieńcze lata, aby przed wyruszeniem na piękną sobotnią zabawę w lato, aby tutaj spożyć płyn. Tutajśmy pili wino. Wino, które się kupowało na krakowskim przedmieściu w sklepie, a następnie tutaj się siadało i ziemia była usłana kapslami. Stąd patrzyliśmy na Marienstadt, piękny. Tu było cichutko, było spokojniutko, nikt nam głowy nie zawracał. Tutaj było wręcz takie niepisane miejsce, gdzie spotykali się ekipy najróżniejsze, sobie przyjazne, aby porozmawiać, aby wymienić różne pomysły na sobotni wieczór. Nie było za dużo pomysłów, aby je realizować w Warszawie. Kilka dyskotek zupełnie
o innym znaczeniu już teraz nazwa dyskotek, a najbardziej słynna u architektów, gdzie po prostu szła muza rock'n'rollowa Pink Floyd na cały głos. Znacie taki utwór? Eugeniuszu, uważaj z tą siekierą. Szło to na pełen zicher i wtedy była zabawa fantastyczna. Ale najpierw chcieliśmy właśnie tutaj spożyć winko. Wtedy sobie myślałem, naprawdę, co ze mnie wyrośnie. A tutaj, moi drodzy, w tym miejscu tego rynku na Marienstadcie sprzedałem kożuch, który stał. Kożuchy, jak się weźmie, to opadają. Mój stał. Była mania kupowania kożuchów furmańskich. Czasy hipisowskie, więc taki kożuszek prosto z Furmana, z białostockiego, albo najlepiej z Suwałk, albo z Hajnówki, no był absolutnym szczytem mody. Więc z kumplem żeśmy jeździli do Hajnówki tęgą zimą i kupowaliśmy na targach, takich targach, chłopskich targach, kupowaliśmy kożuchy, niemalże pokazując palcem, a ile u pana ten kożuszek? Oni byli zachwyceni, bo płaciliśmy za nie 300 zł, 400 zł. Tutaj potem przywoziliśmy, sprzedawaliśmy je po kilkaset złotych więcej. Ale były szczytem mody, bo były bardzo proste, haftowane, a największą radością cieszyły się kożuchy białe, które były, okazuje się, ściągane od Rosjan. I te kożuchy były bardzo brudne, ale po wypraniu okazały się przepięknymi białymi kożuchami. I pamiętam, jak kiedyś pojechaliśmy po wyprawę na te kożuchy, wszystkie mieliśmy w wielkim takim worze od cukru fabrycznym, takim ogromnym, przemysłowym, upchane, że hej, nie bardzo nam wchodziły do środka, bo już wtedy zobaczyliśmy, że są sztywne, były po prostu źle wyprawione. I te kożuchy, jak przywieźliśmy do nas, to zaczęliśmy jeździć po ludziach, którzy je wcześniej zamówili. Ale każdy tak mówi, ty, on stoi. Mówię, stoi, bo musi się ułożyć. Ale on się nie ułożył, trzeba było go kopnąć, on się wtedy przewracał. Był tak sztywny, były po prostu źle wyprawione skóry. I pamiętam, że kiedyś tutaj przyjechaliśmy i nie ochrzaniając się, ustawiliśmy te kożuchy tak stojąco. Każdy myślał, że na modelu są, że są na jakichś wieszakach, ale one stały. Z trudem je sprzedaliśmy tutaj i to chyba był ostatni moment, gdzie zauważyliśmy, że na tym biznesu nie zrobimy i daliśmy stąd dyla. Kożuchy stojące, nie wiem, może gdzieś służą teraz na podkład dla wielkiego, ogromnego psa. Ale wtedy chwytaliśmy się każdego momentu, żeby zarobić jakieś pieniądze. A więc eskortowaliśmy na przykład zwierzęta do granicy w Zebrzydowicach. One potem mknęły dalej, a my braliśmy po kilka wagonów z bydłem, z końmi, coś niesamowitego. Kiedyś wam o tym opowiem, jak z wami pojadę specjalnie na Szczęśliwice, tam gdzie myłem wagony kolejowe, gdzie myłem myjką wielką wagony, którymi jeździcie, bo te wagony się da dużo nie zmieniły. Robota na noc, świetnie płatna. I po dzień dzisiejszy to wspominam, ale kożuchy stojące, tego nie zapomnę nigdy. A z cyklu moje piękne, ulubione miejsca, byłem razem z wami na Marienstadcie. Przepiękny ryneczek, przepiękne domki, które zostały tutaj cudownie usytuowane. Zaciszne miejsce, nawet w takim dniu jak dzisiaj, wiosennym, bardzo ciepłym. Obok mnie kasztan, o którym mogę tylko powiedzieć, że jak uczyłem się w szkole, to kiedyś mi pani powiedziała, kwitną kasztany, matury bardzo blisko. Za mną kościół świętej Anny, po Łukosie Zamek Królewski, a więc trasa WZ. Widzicie, jak blisko jest, żeby zejść z tego bardzo ludnego miejsca, bardzo uczęszczanego miejsca, aby przyjść na Marienstadt. Zapraszam bardzo gorąco. Ulubione miejsca, przepiękny warszawski Marienstadt.